Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy telewidzowie, w tym roku nie będzie transmisji na żywo pasterki z Gdańskiego Jasienia, jednak rejestrujemy tę mszę świętą, by potem w całości, może poprawioną, uzupełnioną, pokazać Wam też w lepszej jakości. Dlatego to wydarzenie, które miało miejsce o północy 24 grudnia 2016 roku, przedstawiamy Wam tak, jak się odbyło. Drodzy siostry i bracia, wysłuchajmy teraz historycznego fragmentu pochodzącego z Metrologium Rzymskiego, mówiącego o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Po upływie niezliczonych wieków od stworzenia świata, kiedy to na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i ukształtował człowieka na swój obraz, również po bardzo wielu wiekach po potopie, kiedy to Najwyższy położył łuk tęczy na obłokach jako znak przymierza i pokoju. W XXI wieku od wyjścia Abrahama, naszego ojca w wierze, z Ur Chaldejskiego. W XIII wieku od wyjścia ludu izraelskiego z Egiptu pod wodzą Mojżesza. Około 1000 roku od namaszczenia Dawida na króla. W 65 tygodniu lat według proroctwa Daniela. W 194 olimpiadzie według kalendarza greckiego, w roku 852 od założenia miasta Rzymu, w roku 42 panowania Oktawiana Augusta cesarza rzymskiego, gdy w całym świecie nastał pokój, zechciał Jezus Chrystus, wieczny Bóg i Syn wiecznego Ojca, świat uświęcić przez swoje błogosławione przyjście. Był on poczęty z Ducha Świętego i po upływie 9 miesięcy
Narodził się jako człowiek w Betlejem Judzkim z Maryi Panny. Święcimy narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa według ciała. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych czasach przemówił do nas przez swego Syna, Słowo, które stało się ciałem. On też okazał się nam podobny we wszystkim oprócz grzechu. Słowo Boże, przez które wszystko się stało, pozostaje obecne i działa w świecie, szczególnie zaś w Kościele i sprawowanej w nim świętej liturgii. Okres Bożego Narodzenia jest tym czasem, w którym wszystkie te prawdy się przypomina i ogłasza, w którym na nowo przeżywa się objawienie Boga w Chrystusie. Pragnąc teraz w chwili ciszy uczcić Dzieciątko Jezus, prosimy Go o łaskę odczytania i przejmowania tego objawienia. Klęknijmy. Boże, którego nieomylne słowa za zwiastowaniem anielskim przyjęła niepokalana dziewica i stawszy się domem Bożym, napełniona została Duchem Świętym, daj prosimy, aby objawione człowieczeństwo Zbawiciela stale jaśniało naszym umysłom i nieustannie nas umacniało w naszym dążeniu do świętości przez Chrystusa, Pana naszego. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. Witam serdecznie na naszej pasterce, tym naszym jasieńskim żłóbku, niczym Betlejem, wszystkich drogich parafian. Witam miłych gości. Będziemy wspólnie prosić dzisiaj Boże Dziecię Jezus za naszą wspólnotę, tę na Gdańskim Jasieniu, ale też polecać sprawy nas wszystkich, naszej ojczyzny, tego świata. Wzbudźmy wszystkie nasze intencje, jakie przynosimy dziś do żłóbka. I teraz wspólnie, prosząc Boga, by nam przebaczył wszystkie nasze winy, zaśpiewajmy hymn. Chwała na wysokości Bogu. Ludziom dobrej woli chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy w
bo wielka jest chwała, wielka chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Boże Baranku, Boże Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że Najświętsza Noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości. Daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Tytusa. Umiłowany, ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto Słowo Pańskie. W przeopitym zbiorze polskich kolęd jest taka jedna, która w swoim tytule bardzo przystaje do dzisiejszej Ewangelii,
właśnie na pasterkę. Nie było miejsca. Skomponowana przed II wojną światową przez księży jezuitów, stała się popularna, gdyż była śpiewana w obozach i łagrach. Znalazł się nawet więzień, który napisał własną wersję i w obozie koncentracyjnym wystawił w szopce obozowej. Powojenny proboszcz katedry oliwskiej ksiądz prałat Leon Kossak-Główczewski, więzień KL Dachau, kiedy śpiewano w jego obecności tę kolędę, prawie zawsze miał łzy w oczach, bo przeżywał tam za drutami tę gehennę, gdzie nie było miejsca nie tylko dla Chrystusa, ale i dla człowieka. A dlaczego Józef z Maryją nie znaleźli kąta w gospodzie czy hotelu, albo w jakimkolwiek innym domu? Czyżby nie było nawet kawałka podłogi dla kobiety w stanie błogosławionym? Miejsce zapewne było, ale nie dla kobiety brzemiennej, która lada moment mogła urodzić dziecko, a przez to skazić czystość innych. Mamy w Biblii stosowny zapis o konieczności oczyszczenia niewiast po połogu. I trzeba było narodzin Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, w siermiężnych warunkach, by świat mógł pojąć, zrozumieć, że dar życia jest świętością, bez względu na okoliczności. Co Bóg uświęcił, żaden człowiek nieczystym nazywać nie powinien. I zrozumieli to ci, co poszli później za Chrystusem na dobre i złe, przyjmując od Niego nazwę własną, chrześcijan, i tworząc wielką wspólnotę, Kościół. W tę wyjątkową noc w dziejach świata, właśnie w parafiach rozsianych na wszystkich kontynentach, Słowo staje się ciałem. Do świątyń lgną rzesze ludzi, by przy żłóbku, jak kiedyś pasterze, oddać cześć Jezusowi. I możemy powiedzieć za mądrym filozofem, iż jest to wymiar horyzontalny świąt Bożego Narodzenia. Nikt z nas nie lubi, gdy przed wyjściem z domu do ważnych zajęć nagle zadzwoni telefon i ktoś tam się uwiesi na słuchawce w jakiejś błahej sprawie. W minionym tygodniu, tuż przed dosłownie wyjazdem na cmentarz, na pogrzeb, odbieram taki telefon. Jakiś pan, podaje tylko imię, jakby był dobrym znajomym, wszczyna dysputę na temat urodzin Pana Jezusa, że to nie jest poprawne, gdy się obchodzi czyjeś ponad 2000 urodziny. Bo Pan Jezus przecież odrzucał tradycję, a opierał się tylko na Biblii. Tak, odrzucał zbędne rytuały. Wszak On był, jest i zawsze będzie Bogiem. I On stanowi. Ale przyszedł zapoczątkować nowe przymierze i nową tradycję, różną od żydowskiej, która zamknęła się w Starym Przymierzu. On narodził się, by każdemu człowiekowi, niezależnie od koloru skóry, otworzyć niebo. I ten wieczór, jak pięknie ujęła to w nadesłanych życzeniach nasza pani Ewa, przewodniczka w grudniowej pielgrzymce do Meksyku, chce dać nadzieję i nowe narodziny, albowiem, cytuję, to właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, a serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu już wieków pod dachem tkliwej kolędy Bóg znów się rodzi w człowieku. I to jest ten szeroki, poziomy, mówimy, horyzontalny wymiar wciąż aktualnego przyjścia na świat Emanuela, Zbawcy. Ale kto dziś oglądał Ojca Świętego wypowiedź tam
Rzymie, zrozumiał, że człowiek w tym wymiarze horyzontalnym może popełnić błąd. Bo jeśli będą to tylko, powiedział Ojciec Święty, będzie to świętowanie dla ludzi z okazji Bożego Narodzenia, a tak niektórzy świętują, nawet nie potrafią wymienić nazwy świąt, ale są święta, to wtedy zatraca się istotę tego wydarzenia i przechodzi się do jakichś tylko ludycznych zwyczajów, zasad. A on przyszedł do wszystkich, choć swojego, jak powie Jan w innym fragmencie Ewangelii, nie przyjęli. Ale jest na szczęście jeszcze inny wymiar. Mędrzec powie, wertykalny, ten pionowy, tak bardzo osobisty, bezpośrednio między Bogiem a każdym z nas, betlejemskiej groty. Pozwólcie, iż wyrażę go wierszem, który napisałem tej nocy. Tę noc jedyną na świecie zasypiać nam nie uchodzi. Gdy rodzi się Boże dziecię i do serc naszych przychodzi. Czasem te serca sierocą dolą na wskroś doświadczone, w braku miłości niemocą tak bardzo są poranione. Więc kiedy miłość przychodzi, nie wolno od niej uciekać, lecz serce zrazu otworzyć i ani chwili nie zwlekać. Zatem gdy gwiazdka zaświeci i siądź przy wigilijnym stole, to nic, że łza z oczu zleci w twym gniazda wspólnego kole. Wszak ogników miliony z Betlejem blask czerpie wielce. Niech zatem w drogę ci strony rozbłyska i twoje serce. I tu czas na konkluzję. Nie było miejsca dla Chrystusa w tę najważniejszą noc w żadnej gospodzie. Bóg wybrał sobie stajenkę. A czy moje serce aktualnie nie jest też taką zaryglowaną gospodą? Czy nie każe też szukać schronienia Jezusowi gdzie indziej, byle dalej? Pomyślmy o tym, słuchając innej, współczesnej kolędy, która nawiązuje do ostatniego zdania dzisiejszej Ewangelii, gdzie chóry anielskie śpiewały Gloria, Gloria in excelsis Deo. Do ciebie, złota gwiazda, niebiański znak, zatrzymała nad grotą Betlejem, by pokazać tę noc, że to tam przytuliła dzieciątka ramiona. Nasze losy, troski i łzy, niepojęta w żłóbku złożona, tak czekana przez wszystkie dni. Wielka miłość przyszła na świat z nieba, wielka miłość świętą noc. Betlejem, co znaczy w domu chleba, Gloria, Gloria, słychać głos. Wielka miłość przyszła na świat z nieba, wielka miłość świętą noc. Betlejem, co znaczy w domu chleba, Gloria, Gloria, słychać głos. Jakże krucha leży w żłóbeczku wielka miłość, Boży dar. Czeka cicho, by we mnie i w tobie móc rozpalić swój Boży żar. Żar miłości,
co nigdy nie zgaśnie, co wypalać się musi do cna. A gdy sił nam niekiedy zabraknie, Jego moc Boże siły nam da. Wielka miłość przyszła na świat z nieba, wielka miłość, świętą noc. Betlejem, co znaczy w domu chleba, gloria, gloria, słychać głos. Wielka miłość przyszła na świat z nieba, wielka miłość, świętą noc. Betlejem, co znaczy w domu chleba, gloria, gloria, słychać głos. Mogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w tę świętą noc narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy, poznając Boga widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, Panu zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc, której Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Thank you.
oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta będzie rozdzielana w postawie stojącej. Podchodzimy do kapłana w rzędach, żeby było sprawniej, żeby się złego nikomu nie zdarzyło. Módlmy się. Panie nasz Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego Odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stroń do piekła. Amen. Najświętsze serce Jezusa, niepokalane serce Maryi, Święty Michale Archaniele. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę największą, najświętszą noc. Niech oddali od nas ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski. Amen. Bóg, który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech napełni wasze dusze swoją radością i uczyni was głosicielami Ewangelii. Amen. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości,
abyście się stali uczestnikami społeczności świętych w niebie. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Nasza pasterka, jak zauważyliście może sami, miała piękny przebieg. Poczuliśmy się wspólnotą. Z tym hasłem roku, idźcie i głoście, idźmy dalej w ten nowy rok, głosząc Ewangelię, czyli dobrą nowinę, głosząc Chrystusa w duchu miłości.